Cześć Marcinie. Cześć, cześć, witam Cię. Do naszych widzów drogich, jesteśmy właśnie na targach w Gliwicach, targi budownictwa oraz odnawialnych źródeł energii i bardzo serdecznie chcieliśmy Was zaprosić na naszą prelekcję, którą w dniu dzisiejszym właśnie będziemy za chwileczkę mieli. Także będziemy mówić o sieciach Smart Grid, o nowoczesnej infrastrukturze, o byciu off-grid, o zasilaniu niezależnym. Zapraszamy serdecznie. Oglądajcie nas. Bardzo się cieszę, że mogę wystąpić również u Ciebie na kanale, nie tylko na swoim, ale też, że mogę się tą wiedzą, którą mam, posiadam, podzielić również z Twoimi widzami. Myślę, że razem wspólnie tworzymy niezwykły duet, z tego względu, że każdy z nas ma troszeczkę inne podejście, ale jednocześnie mamy to samo oparcie na bramkę, tak, w stronę tego, żeby być off-grid. Ten sam cel do osiągnięcia. Tak. Także takich jak nas dwóch, to nie ma ani jednego. A nie ma jednego, dokładnie tak. Także słuchajcie, zapraszamy Was w takim razie i co? I trzymajcie się dobrze, miłej zabawy i miłego oglądania. Dokładnie. Witamy bardzo serdecznie wszystkich Państwa zgromadzonych tutaj. Mam nadzieję, że jeszcze tutaj ktoś przybędzie do nas, żeby posłuchać, co mamy jeżeli do powiedzenia. Jeżeli tobie 2000 publiczności mało, no to czekamy na kolejne. To czekamy na cztery, czekamy na cztery, tak jest. Temat energetyki przewija się od kilku ostatnich lat. Coraz więcej osób martwi się tym, że energia drożeje, mimo że jeżeli Państwo pamiętacie pewnie okres sprzed 20 lat. Może zapytam tak, kto z Państwa pamięta ceny energii w 2000 roku? Jakie były? Czy było to poniżej 50 groszy? Czy więcej? Czy mniej? Jak to wyglądało? Ja podpowiem. 2000 rok, rachunki za energię łącznie z dystrybucją, ze wszystkim, to była średnia cena w okolicach 15 groszy. Tyle płaciliśmy za prąd. Dzisiaj jest to średnio złoty 30 do złoty 50. To jest 10-krotnie więcej. W ostatnich 2-3 latach, z roku na rok, praktycznie energia drożeje o 100%. Jak łatwo się domyślić, w ciągu najbliższego roku, dwóch, możemy dojść do sytuacji, w której ceny energii będą wynosiły 2,50, 3, 4 złote. Oczywiście. Poproszę Cię, Piotrze, usiądź, może usiądźmy. Tak, może usiądźmy, będzie łatwiej, że poruszasz tak mocne, ciężkie tematy, że weźmiemy je na siedząco. Tak jest. Cały kłopot generalnie polega na tym, że winowajcą głównym są prawa do emisji dwutlenku węgla i stąd właśnie te ceny nam idą w górę. Natomiast czy możemy się przed tym jakoś uchronić, zabezpieczyć? Dobrze wiemy, że kilka lat temu, jeżeli ktoś wykonywał instalację fotowoltaiczną, no wiele osób mówiło, że to nie ma sensu, to się nie sprawdzi, to jest duża inwestycja, drogie, to się nigdy nie zwróci. I zresztą pewnie Państwo też znacie te stwierdzenia, jeżeli oglądacie choćby nasze kanały, czytacie komentarze pod materiałami, które tworzymy, to nagminnie się spotykamy z czymś takim, że to nie ma sensu. Natomiast dziwnym trafem stało się tak, że te osoby, które założyły tą fotowoltaikę te 4, 5, 6 lat temu, nagle dzisiaj są na plusie. Te instalacje już się w zasadzie pozwracały. Wtedy nie było dotacji. Inwestorzy z własnych pieniędzy wykładali gotówkę na to, żeby założyć sobie fotowoltaikę, prawda? I teraz, co się dzieje w obecnej sytuacji? Zaczynamy myśleć o tym, jak sobie poradzić z problemami, które pojawiają się w sieci. Bo okazuje się, że mamy tyle fotowoltaiki, że niestety, ale sieć niskiego napięcia nie została do tego przystosowana, do tego, żeby taka ilość energii do niej została oddawana, żeby to trafiało do tej sieci z powrotem. I teraz, co zrobić? Instalacje fotowoltaiczne zaczynają się wyłączać. Co nam po fotowoltaice w momencie, kiedy ona nie produkuje? Ktoś może powiedzieć, no bez sensu inwestycja, miało się zwrócić, nie zwraca się.
pierwotnie był system netmeteringu, w którym to system dużo osób się załapało jeszcze, prawda? Gdzie płaci jakby rozliczamy się w sposób kilowatogodzina za kilowatogodzinę, oczywiście z takim wirtualnym magazynem energii, gdzie zakład energetyczny dla siebie zostawia 20% energii do nich oddanej, jeżeli mamy instalację o mocy do 10 kW, lub 30%, jeżeli mamy instalację powyżej 10 kW. Ale to się zmieniło w marcu 2022 roku, z tego co pamiętam. Do końca marca można było mieć te stare zasady, a w tej chwili od tamtego czasu już tylko wersja z rozwiązaniem opartym o net billing, czyli rozliczanie generalnie kwotowe. I już tutaj płacimy za dystrybucję energii, więc jakby opłacalność inwestycji w fotowoltaikę znacząco spadła. Problemy, jakie się nawarstwiają, są coraz większe. Skąd one się biorą? W tej chwili, jeżeli mamy dobrą pogodę, świeci słońce, wieje wiatr, często takie mamy sytuacje, ilość energii jest na tyle duża, że system energetyczny nie jest w stanie tej energii przyjąć, bo nie ma konsumpcji tej energii. Konwencjonalne elektrownie, oparte w dużej czy w głównej mierze o źródła spalania węgla, to jest system przygotowany na powiedzmy 28 do 30 gigawatów i tyle jesteśmy w stanie wyprodukować. Problem rosnącego napięcia w sieci to nie jest tylko problem polski. To jest ogólnie problem europejski, szczególnie Niemcy mają ten problem. Ale jeszcze o ile u nich, czy w ogóle w krajach ościennych mamy elektrownie atomowe, o tyle w Polsce niestety nie. Regulowanie mocy wytwórczej w przypadku elektrowni atomowej no jest dużo łatwiejsze niż w przypadku elektrowni konwencjonalnej. Tu nie możemy sobie wygasić pieca po prostu tak o, na pstryknięcie, prawda, i energia przestaje być generowana, bo wygaszenie całkowite pieca sprawiłoby tyle, że ten piec, jego rozpalanie to byłoby 2 tygodnie później, żeby tam przywrócić temperaturę, ten proces cały wytwórczy, prawda? I teraz tu się pojawia kłopot, bo możemy w jakiś sposób te turbiny, te generatory regulować, no ale jest to proces długotrwały. A w przypadku, kiedy mamy zbyt dużo energii w sieci, no to jedynym sposobem regulacji jest jakieś sterowanie falownikami, płynna regulacja. I teraz niestety tutaj no, w pewnym stopniu z pomocą przychodzą nam magazyny energii. Element, który wielu dzisiaj jeszcze uważa za zbędny, za rozwiązanie, które nigdy się nie zwróci. Znamy to już sprzed lat właśnie z fotowoltaiki, prawda? Jeżeli przeanalizujemy teraz głębiej, czy magazyn energii ma sens? Moim zdaniem ma ogromny sens. Przede wszystkim magazyn energii reguluje nam napięcie ogólnie w całej sieci, jeżeli jest do tej sieci wpięty, a jeżeli jest to jakiś system hybrydowy czy hybrydowo-wyspowy, to oczywiście powoduje, że w przypadku sieci publicznej być może tego napięcia nie wyregulujemy w dużym stopniu, tym bardziej, że tych magazynów jest jeszcze za mało. Natomiast możemy zrobić taką, nazwijmy to hybrydę, czy taką konfigurację, w której jeżeli urządzenia do zarządzania energią wykryją nam, że napięcie jest podwyższone, w tym momencie przełączają się na zasilanie bateryjne czy akumulatorowe i mamy w naszym domu poziom napięcia na poziomie 230 V. Jak Państwo pewnie dobrze wiecie, falowniki, które macie zainstalowane w własnych gospodarstwach domowych, ja może zapytam tak, kto z Państwa tutaj z osób zgromadzonych nie ma fotowoltaiki? Ręka do góry. Jeszcze. A są plany? Tak. No właśnie. Więc widać, że instalacji będzie przybywało. Na chwilę obecną rynek w Polsce to jest mniej więcej 25% pokrycia instalacjami fotowoltaicznymi. Więc jeszcze dużo jest przed instalatorami, przed firmami zajmującymi się montażem odnawialnych źródeł energii. Ale to jest jakby taki temat, może Marcin coś więcej powie, bo tak nie dopuszczam się do głosu, ale... Nie bardzo dobrze, z tego względu, że tak mądrze mówisz, że stwierdziłem, będę siedział cicho i czegoś nauczę. Okej. Okay. Znaczy ja powiem w ten sposób, że wiele jeszcze przed nami, ale to są problemy, których nie unikniemy. Bo im więcej będzie instalacji, tym wyższe będzie napięcie w sieci. Tym częściej ta fotowoltaika będzie się wyłączała. Znaczy nie, chyba
pomysł, żeby infrastrukturalnie poprawić? Pomysł jest od dawna. Problem jest po stronie kosztów. Zostało policzone, że infrastruktura niskiego napięcia, żeby została przebudowana w całej Polsce, to jest mniej więcej rząd wielkości 1000 miliardów. W związku z czym jest to tak duży wydatek, że w zasadzie jak gdyby każdemu, w każdym gospodarstwie dofinansować magazyn energii, to byłyby to niższe koszty. Bardzo drogie magazyny energii. I ta narracja, która jest z tym związana, ona jest również wynikiem tego, że nie zdajemy sobie sprawy, jaka jest rzeczywista cena tej energii. Ponieważ jeśli weźmiemy pod uwagę wszystkie aspekty, które wpływają na wartość ceny energii, to nagle okazuje się, że to, co jest drogie, okazuje się, że wcale nie jest drogie. Kolejna kwestia. W bardzo łatwy i prosty sposób tak można zobrazować sobie sytuację taką energetyczną u nas w naszym kraju. To jest kwestia związana z tym, że czy chcemy, czy nie, z dnia na dzień przybywa nam samochodów elektrycznych. No i teraz jakby będę korzystał tutaj, będziemy piłkę sobie tak odbijali trochę, może będziemy, zainteresujemy Państwa tym tematem. Akurat ja razem z Piotrem jesteśmy fanami, tak? Moglibyśmy tutaj siedzieć godzinami i rozmawiać o tym. I każda z tych godzin byłaby dla nas fascynująca, ale chcielibyśmy Państwa zainteresować i pokazać takie pewne mechanizmy, żebyście też może zrozumieli ten temat, a jednocześnie pomóc Wam, żebyście własną drogą obrali sobie swój własny kierunek i żebyście mogli dobrać sobie instalacje zgodnie z pewnymi wytycznymi, które nie będą ukierunkowane na najbliższy rok. 2 lata, 3 lata, ponieważ nagminnie były zakładane u nas w naszym kraju instalacje fotowoltaiczne, które już w dniu zakładania powinny być modernizowane. Natomiast jeżeli założył ktoś tą instalację, to być może pierwszy raz ją zakładał i nawet jeżeli on założył 100 takich samych instalacji, to nadal one były bliźniaczo podobne. To było spowodowane tym, że skoro była odpowiednia ilość klientów, były dofinansowania, w związku z tym ten ruch ruszył, tak? Czyli biznes można powiedzieć, że ruszył z kopyta. W związku z tym bardzo szybko zostały założone instalacje, które w tej chwili praktycznie można powiedzieć, że 95% nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, należy zmodernizować. Już. Ale jak najbardziej, oczywiście. To się okazuje, że było po prostu, no było to zakładane często na kiepskiej jakości komponentach po prostu, prawda? Tanio. Bo większość ludzi jednak też podchodzi do tematu nie jakości, ale tanio. Czyli modernizacja miałaby polegać na wymianie komponentów. Tak, tak, po prostu, bo się okazuje, że ktoś nie przewidział. Tak, ktoś tak, nie przewidział czyli zapotrzebowania. Przede wszystkim, jeżeli przychodzi do Państwa instalator, czy nawet, to już daleko powiedziane, przychodzi ktoś, tak, sprzedawca, handlowiec i mówi, założyłem Państwu fotowoltaikę. O co on pyta? No, czy chcecie, oczywiście. Taki macie, jaki macie, tak, może sprawdzi ewentualnie, jeżeli ma w tym zakresie doświadczenie. A tak naprawdę przyjdzie i powie, no wiecie Państwo, czy to jakieś 10 kW tam byśmy założyli, będzie dobrze, będzie Pan zadowolony. Tak działa. Sytuacja w momencie, kiedy ktoś interesuje się tym tematem i zna się na tym, zupełnie inaczej patrzy na każdą instalację. Po pierwsze, trzeba spojrzeć na nią w bardzo indywidualny sposób. To jest jedna rzecz. Dwa, jeżeli ktoś z Państwa chciałby sobie założyć instalację, a być może jeszcze jej nie założył do tej pory, to jakbym zadał takie pytanie potencjalnym 100 biorcom tych instalacji, którzy sobie ją założyli, zadałbym im takie pytanie. Czy oni dobrali ją w związku z czym? Czyli co nimi kierowało? Z jakiego powodu oni ją założyli po pierwsze? Z jakiego powodu? Po drugie, w jaki sposób porównali oferty na rynku? Tak? Kolejna rzecz jest taka, czy być może osoba, która im doradzała, później im to założyła, bo tak jest w 99% przypadków, czy być może doradził im ktoś, kto później nawet nie brał udziału w procesie zakładania? Bo proszę zwrócić uwagę, jak sytuacja wygląda, jeżeli przykładowo ja przed Państwem teraz usiądę i będę mówił, na co powinniście zwrócić uwagę. No nikt z Was nie jest moim klientem. Może będzie,
ale nikt z Was nie korzysta z moich usług. W związku z tym najprawdopodobniej, nie mając na myśli niczego, żadnego gotowego rozwiązania, powiem Państwu ABC, co powinniście zrobić, żeby taką instalację dla siebie dobrać i żeby uwzględnić mnóstwo różnych czynników. Biorąc pod uwagę, że ja zajmuję się, jeśli ktokolwiek u Państwa będzie zakładał Państwu instalację fotowoltaiczną i pierwszą swoją instalację i pierwszy panel trzymał wcześniej niż ja, to ja bym już tej osobie wierzył. Tak? Ja zajmuję się tym od 7 lat. Jeżeli ktoś przyszedł do Państwa i pierwszy swój panel dotknął, podłączył, sprawdził i ma to udokumentowane wcześniej niż ja, to najprawdopodobniej jego wiedza już będzie dużo, dużo większa. Być może niekoniecznie dużo większa niż moja wiedza, natomiast on już na tyle dużo razy dotknął ten temat, ponadto on złapał temat fotowoltaiki, zanim było to bardzo konieczne, czyli tam musiała być też pasja w tym wszystkim, tak? Czyli to nie było tylko i wyłącznie kwestia podejścia do takiego czysto stricte matematycznego wyliczenia, tak? Czyli sprzedam instalację, zarobię tyle i tyle, lecę dalej, tak? Tylko osoba, która zakładała tą instalację ileś lat temu, musiała się kierować pewną wizją, musiała się przyłożyć do tego. Nawet sprzedaż instalacji fotowoltaicznej, zanim stało się to nawet modą swego rodzaju, tak, musiało wynikać z pobudek takich wewnętrznych tej osoby, czyli była przekonana, była świadoma, wiedziała, co robi, miała wizję, wiedziała, co chce zrobić. Mało z tym, do dnia dzisiejszego zebrała ogromny zasób wiedzy i doświadczenia i choćby nawet z tego powodu warto byłoby już, jeśli się decydujemy i wybieramy kogoś, to decydować się na tą firmę, która jest wiele lat. Powiem Państwu, jak to ma ogromne i duże znaczenie w kwestii choćby nawet później serwisowania danej instalacji. Ponieważ na 100 instalacji, jeśli ktoś jest od niedawna w temacie, to bardzo często osoby, które się ze mną kontaktują, to jest tak, że mają, zasadniczo wiedzą, co mają, wiedzą, bo przeczytają to z tabliczki, czyli wiedzą, co mają, wiedzą, jaką instalację, ile kilowatopików, natomiast oni dalej już nie potrafią nawet, szczerze mówiąc, obsłużyć tego. Czyli dopóki jest to wpięte i działa, to ok. W momencie, kiedy przestaje to działać, to oni też nie mają się z kim skontaktować. Okay. Czyli firma, która im zakładała, tej firmy bardzo często już może nie być na rynku. Instalator, który u nich był, również jego też nie ma. Być może sprzedaje coś, na co w danym momencie są inne dofinansowania, tak? No jak będą jeszcze inne, no może będzie sprzedawał coś jeszcze innego. Tego nie wiemy. Z tego powodu, po pierwsze, znaleźć prosty test. Proszę iść tam, gdzie instalacja się Państwu podoba, zapytać się właściciela, jak jest obsługiwany po sprzedaży, po tym jak zapłacił. I poprosić nawet o ten numer telefonu i możecie zadzwonić, czy ta firma jest. Kolejna kwestia, sprawdzić, co to jest za instalacja, jak została podłączona. Kolejna kwestia. Ceny energii własnej, którą macie u siebie w domu zmagazynowaną, na własnym magazynie energii, to jest Państwa niezależność. I jeśli mielibyśmy odwrócić sytuację, to chciałbym się Państwa zapytać, na ile Państwo sobie cenią wolność? Własny prąd to jest wolność. I oczywiście, jeśli ktoś będzie próbował położyć na stole jeden do jednego, tak, to jedną złotówkę, umówmy się, że macie własną, a tą drugą złotówkę macie taką, nie wiadomo, bo to taka czyjaś, ale nie wasza i tak dalej, tak? To nagle jak się okazuje, to wtedy nawet jakby wam położyli 5 zł, 8, 10 zł, to wybieracie swoją własną złotówkę, którą macie, na którą macie wpływ. Nawet nie złotówkę, sztabkę złota, jakbyśmy mieli porównać, tak? Bo przy obecnych też również, obecnej sytuacji w kwestii inflacji, okazuje się, że to ma też również wartość, tak? Czyli wartość związaną z tym, że generowanie, utrzymywanie i pilnowanie własnych kilowatogodzin we własnym magazynie energii i umiejętność jeszcze obsługi tego wszystkiego powoduje, że jesteście, nawet z mojego prywatnego punktu widzenia, jesteście dla mnie, jako dla waszego sąsiada, jesteście bezpieczni. To znaczy, mając sąsiada, który ma własny prąd, ja czuję się bezpieczniej, bo ja mam swój, on ma swój, tak?
Ta sieć, okej, czy ona jest, czy jej nie ma, czy z niej korzystamy, czy nie korzystamy, nie ma to dla nas znaczenia. Ja jestem ogromnym i wielkim propagatorem off-gridu, 100%. Przy tym stole macie Państwo... Dwie osoby. Nie boję się powiedzieć tego, jesteśmy w Polsce prekursorami nurtu off-gridowego. Macie, można powiedzieć, że 98% historii Polski w temacie off-gridu, przy tym stole siedzi. Bo poza nami można by było na palcach jednej ręki policzyć osoby, które mają kontakt i są w 100% nauczone, doświadczone i zdobyły wiedzę w zakresie bycia wypiętymi z sieci w 100%. I to jest niezwykłe, ponieważ jak ja robiłem to 7 lat temu i pierwsze kroki stawiałem, czyli dosłownie taki zwykły akumulator z samochodu, który jest również magazynem energii, podłączyłem do regulatora i do pierwszej płyty takiej fotowoltaicznej i podłączyłem to i to zaczęło działać, to ja mówię, wow, nie potrzebuję już nikogo. Bo tak się wydaje, prawda, że to jest, tylko że każdy może to zrobić samemu, ale jak się pojawiają pierwsze kłopoty, no to dobrze, jeden panel zadziałał, jakiś regulator ładowania, jakiś akumulator, coś ruszyło, ale co dalej? Jak teraz tym wszystkim zarządzać? Jak to zintegrować, żeby to funkcjonowało całkowicie niezależnie? A co, jak się ten akumulator rozładuje, a nie będzie słońca? Czy możemy się wspomóc agregatem lub turbiną wiatrową lub jeszcze innym źródłem wytwórczym? To są takie pytania, które wielu nurtują i tu są dziesiątki odpowiedzi na to. Natomiast trzeba brać pod uwagę przede wszystkim, właśnie bo Marcin zaczął od tego, czy ci, którzy przychodzą, czy pytają o wasze potrzeby. No na ogół nie pytają. I to jest taki główny problem, który się pojawia. Sprzedamy wam fotowoltaikę. Super. Sąsiad ma fotowoltaikę. A ile on ma? A no 10. A to ja będę miał 20, będę lepszy od niego. To tak jest dziwne podejście, prawda? Nikt nie wie, po co mu ta ilość, po co mu taka duża instalacja. Dlaczego ona tak działa? Zapłacić możemy każde pieniądze za instalację, ale jeżeli ona będzie dobrana odpowiednio, to będzie działała wydajnie, będzie miała dobrą sprawność i to wszystko będzie funkcjonowało. Pamiętajmy, że jeżeli przychodzi instalator, to on powinien zapytać, czy handlowiec tak powinien zapytać, jakie są Państwa potrzeby. Czy w ciągu najbliższych 2, 3, 5 lat planujecie na przykład pompę ciepła? Czy planujecie zakup auta elektrycznego? To są dwa urządzenia, które będą pobierały mnóstwo energii. I nawet jeżeli ktoś teraz mówi, nie, absolutnie, ja tu będę się dalej ekogroszkiem opalał, czy węglem, auto elektryczne nigdy w życiu, bo jeżdżę spalinowym, bo to ma fajny dźwięk silnika. Okej. Jeżeli ktoś jest przekonany do takiego podejścia, w porządku. Ale też spójrzmy na to, że póki co należymy do Unii Europejskiej. A tam są trendy i jest nacisk, wyjątkowy nacisk na to, żeby jednak rozwijała się elektromobilność, żeby promować te źródła energii odnawialnej, które mają w przyszłości zastąpić źródła konwencjonalne. Więc musimy w jakikolwiek sposób analizować to, co się będzie działo w przyszłości. I mówienie też czegoś takiego, że nigdy w życiu nie będę miał auta elektrycznego, według mnie jest błędem. Możecie się Państwo ze mną nie zgodzić, ale ja uważam, że to jest błąd. Bo jeżeli nagle się okaże, że w przyszłości jakaś ekipa rządząca stwierdzi, że tylko i wyłącznie auta elektryczne, a na auto spalinowe nałożą podatek razy 10 tego, co jest dzisiaj. I wtedy co się wydarzy? Czy nagle się okaże, że auto elektryczne zaczną się opłacać? Czy wtedy zaczniecie wymieniać swoje instalacje fotowoltaiczne na takie, które będą w stanie utrzymać dostarczyć tą ilość energii niezbędną do tego samochodu? Wszystkie falowniki, wszystkie panele. Być może już magazyny energii będziecie powiększać, bo będą za małe. Albo się okaże, że producent systemu, z którego skorzystaliście, już nie istnieje. Właśnie tak to, co Marcin powiedział. Nie ma firmy instalacyjnej. To wszystko trzeba wziąć pod uwagę na etapie projektowym, na etapie planowania inwestycji. Tak, mów po prostu, tak? Raz. Piotr porusza bardzo ważne, istotne tematy. Żebyście Państwo mogli
wspólnie, razem z nami zrozumieć ten temat, to ja rzucę tylko, bo to jest tak, po naszym dzisiejszym spotkaniu gwarantuję Państwu, że będziecie wiedzieli mniej niż wiedzieliście, jak przyszliście. Tak. Z tego względu, że dowiecie się czegoś i każda z tych informacji pobudzi w Was chęć dowiedzenia się czegoś więcej na ten temat, bo do tej pory nie, na pewne rzeczy nie zwróciliście uwagi. Po tym spotkaniu dowiecie się, że należałoby się jeszcze dowiedzieć na temat tego, jeszcze po kilka odpowiedzi, jak gdyby. Czyli ta wasza potrzeba, żeby dowiedzieć się więcej na ten temat, wzrośnie bardzo. Prosty przykład. Jeśli stacja ładowania, ja będę teraz specjalnie tutaj odbijał piłkę do Piotra, ile potrzebne jest mocy przyłączeniowej SUPa, tak żeby każdy to zrozumiał, takim prostym żargonem będę mówił, ile jest potrzebne zabezpieczenie do stacji jednej. Jeżeli mówimy o zabezpieczeniu o stacji trójfazowej, czyli mocy 11 kW, tak, to minimum 25 amperów. Dobrze, a jeżeli mówimy o takiej troszkę szybszej, takiej jak macie na stacjach benzynowych, kojarzycie, taka trochę większa, tak? Taką jak my mamy. Jeszcze będziemy pokazywali, także zapraszamy na nasz kanał, będziemy pokazywali. To jest jedna, jedyna na świecie stacja, ja przynajmniej nie, przeczesując internet we wszystkie strony, nigdy nie znalazłem szybkiej stacji do ładowania samochodów, którą już mamy, tak, która jest dedykowana pod ładowanie z magazynów energii. Po prostu przechodzimy w ogóle w kosmos, bo ja do tej pory nikt jeszcze o tym ani nie powiedział, nie mówił, nie poruszał tego tematu, żeby ładować szybko samochody z magazynów energii. Z off-gridu. Z off-gridu, tak. 100% z off-gridu bez sieci. Ile potrzebne jest mocy przyłączeniowej do takiej stacji, jaką my mamy, bo mamy tą stację. Stację, którą mamy w tej chwili, to jest stacja o mocy 60 kW, zabezpieczenie 80 amperów. Wydaje się minimalnym, niezbędnym. Pytanie do Ciebie. Ile potrzebne jest przyłącze na SUPie energetycznym, żeby obsłużyć taką stację, gdyby ona miała być wpięta w sieć? Jeżeli miała być wpięta w sieć, minimum 100 amperów zabezpieczenia, żeby to funkcjonowało. Jeżeli teraz idziesz do energetyki i powiesz, że chcesz 100 amper na swoim tam SUPie, który na trafo jest niedaleko, powiedz mi, co Ci odpowiedzą? Brak możliwości technicznych. A w innej, na innym SUPie? A na innym SUPie, jeżeli sobie dobuduje jakiś swój przewód, to może wtedy podłączą. Czyli widzicie, jedna stacja, którą my mamy, widzicie, takie chłopaki, swoje chłopaki, tak? Na pewno warto by było mieć nas jako sąsiadów, bo dużo wiemy, w związku z tym, zobaczcie, energetyka, wielki, ogromny zakład, nie jest w stanie nam dać prądu do obsługi naszej jednej stacji. Mimo, że mają taki obowiązek. To wyobraźcie sobie, jeżeli tych stacji pod danym trafo miałoby być podłączonych 2, 3, 5, 8, 10, 15, tak? Gdzie to nie jest nic nadzwyczajnego, że na jednej ulicy pod jednym domem stoją 3, 4, 5, 8, 10 samochodów. To nie jest nic nadzwyczajnego. Pod Żabką, jak się podjeżdża, to często jak jest parking na 5, 8, 10 stanowisk, nie jesteśmy w stanie się postawić. Okej, w domu nie będziemy potrzebować jakiejś stacji. W domu nie będziemy potrzebować stacji DC, stacji bardzo szybkiej. Przynajmniej może na dzień dzisiejszy w sporej jakby liczbie osób, prawda? Natomiast według mnie przyszłość jest taka, że niestety będziemy musieli auto ładować bardzo szybko. Bo... Dlaczego, Piotr, dlaczego właśnie tutaj pytanie takie luźne, to dlaczego w tej chwili nie chcemy, żeby nasz telefon komórkowy ładował się 15 godzin, tylko chcemy 45 minut, żeby się ładował? Nie, chcemy, żeby się ładował 10 minut. No właśnie, czyli jest odpowiedź jak gdyby, że każda szybka stacja jest o tyle fajna, że jest szybka. Ja jestem starej daty, ładuję w nocy. Super. Okej, okay, ale możemy ładować w nocy, jeżeli to jest... My nie dyskryminujemy tak, tych, oczywiście, którzy ładują 15 godzin. Tylko weźmy pod uwagę jeszcze jedną rzecz, bo to już się dzieje. W Niemczech już energetyka zaczęła ograniczać moce. Już nie pozwalają na stacje trójfazowe 11 kW. Zwykłe 3 kW i to nawet, w niedzielnych godzinach. Czyli nawet się okazuje, że jeżeli jest szybka stacja ładowania samochodu, moglibyśmy szybko na... Bo wyobrażacie sobie w podróży, że się zatrzymujecie i będziecie 15 godzin ładować samochód? To jest inna rzecz. No wszystko zawsze jest inną rzeczą. Na pewno ja tutaj przyznaję Panu rację, no zawsze no, niski jest niski, wysoki jest wysoki, tak? No to tam jak gdyby... Czy wybierzemy sobie taką stację, czy taką, w zależności od sytuacji. W jednym przypadku może się okazać, że ta, która ładuje wolno, ona będzie dużo lepsza niż ta, która ładuje szybko, bo ta, która ładuje szybko, nie mamy do niej przyłącza i nie możemy z niej skorzystać w ogóle.
i wtedy wolna stacja jest dużo lepsza, bo z tej szybkiej nie możemy skorzystać. My zajmujemy się propagowaniem off-gridu, dlatego my pokazujemy rozwiązania, które wykraczają poza to, co w tej chwili dzieje się wokół nas, tak? Bo jeżeli mówimy o jednej, jedynej na świecie, bo ja nie słyszałem nigdzie, słyszałeś gdzieś? Nie słyszałem, żeby ktoś już to w ogóle zrobił, tak? To jest jeden wielki projekt, który próbujemy w tej chwili wdrożyć. I znaczy to nie próbujemy, my to robimy. My to robimy, tak, ale w sensie takim, że cel jest taki, żeby powstały huby ładowania. Huby off-gridowe. Stworzyć niezależną sieć, która nie będzie związana z tworem, który wymaga tak ogromnych pieniędzy w kwestii modernizacji, ponieważ on był zupełnie przeznaczony do inne były jego potrzeby. No wyobrażacie sobie, że w tej chwili pod tą samą sieć mielibyśmy wstawić 2-3 samochody pod dom, które chcielibyśmy, żeby w przerwie, powiedzmy, nie wiem, śniadaniowej, nazwijmy to, mamy chwilę, wróciliśmy do domu, żeby podładować samochód swój, żony, tak, nie wiem, jeszcze załóżmy dziecko mamy takie, które też jeździ samochodem, załóżmy, na uczelnię. I teraz nagle 2-3 osoby, nie ma możliwości, nie ma szansy. No to jak? No słuchajcie, no przecież to jest jedna wielka łamigłówka. Biorąc pod uwagę, że tym wszystkim zajmujemy się od wielu lat, tak? Bo jakbyśmy dodali nasze lata wspólnie, to jesteśmy pełnoletni. Tak, to jesteśmy pełnoletni, dokładnie tak. To dzięki tobie, bo ty jesteś starszy w tej materii. Teraz tak, żeby podsumować taki pierwszy krok. Mamy instalację, chcemy ją zmodernizować, odróbcie lekcję, tak? Odróbcie lekcję, ponieważ każdy z elementów modernizacji obecnej waszej instalacji fotowoltaicznej będzie kosztował. W związku z tym odróbcie lekcję, nauczcie się chociaż w stopniu podstawowym, co to jest, jak to działa, jak to można dostosować do tego, co się będzie zmieniało w ciągu najbliższych 2, 3, 5, 8, 10 lat. Wyjdźcie do przodu, bo chcecie założyć instalację, której chcecie korzystać 20 lat, natomiast bierzecie pod uwagę warunki, które są na dzień dzisiejszy. Trzeba wyjść o krok do przodu. Jeśli cały trend i wszystko jest pchane w stronę energii, tak, to już na wiosnę, wspomnijcie nasze słowa, będzie bardzo duża niechęć w kwestii pomp ciepła. Będzie ogromny płacz, lament z powodu rachunków, z powodu tego, że ludzie, którzy mają instalacje fotowoltaiczne, nie potrafią się nimi obsługiwać, nie wiedzą, jak one powinny być założone. Mieli założone przez firmy, które być może nie miały doświadczenia i z tego powodu okazuje się, że jeżeli będzie duża produkcja w sieci, to prąd z tych instalacji nie dosyć, że nie będzie nic wart, będzie wart zero, że nikt nie będzie tego chciał odebrać, będzie odcięte, to jeszcze mało z tym, w związku z tym, że jesteście podłączeni do sieci i że produkujecie energię, będziecie musieli za to zapłacić. Za odbiór tej energii. Będziecie musieli zapłacić za odbiór, to jest jedno, ale będziecie musieli zapłacić także za wysyłanie tej energii. Dlaczego? Dlatego, że w momencie, kiedy rynek jeszcze bardziej się nasyci, kiedy tych instalacji fotowoltaicznych jeszcze przybędzie, a z całą pewnością przybędzie przynajmniej drugie tyle, to już ceny energii ujemne, tak zwane, będą się pojawiały nagminnie. One nie będą tylko w niedzielę, w weekendy, w święta. One będą 7 dni w tygodniu. Ujemna cena energii, bo być może. Tak, bo być może nie wszyscy wiedzą. Na chwilę obecną korzystamy z energii z sieci, prawda, więc cena jest jakaś tam, powiedzmy, liczby może w hurcie, prawda, rzędu 30 groszy na przykład. Za kilowatogodzinę mówimy o samej czystej energii, nie o dystrybucji, nie o jakichś tam dodatkowych kosztach. Jeżeli teraz będzie nadmiar energii, no to jeżeli czegoś jest dużo, jeszcze za dużo, to cena tego spada, zaczynamy konkurować. Nikt nie chce tego. Jeżeli czegoś jest dużo, gwarantuję Wam, nikt tego nie chce nikt ani magazynować, tak. Ani przechowywać. Nie chce w ogóle tego oglądać. Tak. Nie chce tego w ogóle. Chce odciąć sieć kogoś, kto dostarcza czegoś, czego ja mam dużo. Dokładnie, więc w momencie, kiedy będziemy mieli taką sytuację i nie będziemy mieli co z tym prądem zrobić, a będziemy go na siłę pchali do tej sieci, no to operator systemu dystrybucyjnego powie hola, hola. Chcesz do mnie wpychać ten prąd, ja muszę coś z nim zrobić, zutylizować, przekazać, wysłać za granicę, gdziekolwiek. Ja muszę za to zapłacić, w związku z czym ty też zapłać mnie. Ale rozumiecie ironię sytuacji w ogóle? Macie instalację, produkujecie prąd i za wyprodukowany prąd, nie dosyć, że nikt wam nie zapłaci, to jeszcze wy musicie zapłacić za to, że nie przygotowaliście swojej instalacji zgodnie z takimi wytycznymi, które by i właśnie
i tu jest ileś podpunktów. Ja podam Państwu taki szybki, prosty przykład, który może Wam zobrazować całą sytuację. Może wielu z Was to otworzy oczy. Po pierwsze osobom, które posiadają instalację, a po drugie osobom, które nie posiadają instalacji, zanim ją założą. Dużo więcej warta z punktu widzenia takiego ekonomicznego może być instalacja 1 kWh niż 100 kWh. Bo jeżeli 100 kWh wpychacie w sieć, w momencie, kiedy wszyscy wpychają w sieć, no to ile to jest warte? To jest problem, dlatego, a weźcie sobie wyobraźcie, że macie 100 razy mniejszą instalację, tak? 1 kWh, która podaje prąd wtedy, kiedy żadna inna nie podaje. To wtedy za tą jedną waszą kilowatogodzinę po pierwsze nie będziecie musieli nic płacić, a po drugie każdy chętnie wtedy przyjmie. I mało z tym jeszcze, będzie licytował cenę tej jednej kilowatogodziny. Tak. On będzie chciał za tą jedną kilowatogodzinę zapłacić bardzo duże pieniądze. Dlaczego? Z tego względu, że wtedy nikt nie będzie produkował. I tu się właśnie pojawiają taryfy dynamiczne, które, jak Państwo pewnie słyszeliście, mają zostać wdrożone od lipca 2024 roku. Póki co ma być to jak gdyby opcjonalne rozwiązanie, czyli nie każdy będzie musiał z tego skorzystać, co zapewne w przyszłości się zmieni i wszystkich delikatnie mówiąc przymuszą. Natomiast na starcie będziecie mogli zostać na taryfach gwarantowanych, które macie dzisiaj. Problem polega na tym, że cena w taryfie gwarantowanej to już nie będzie złoty 50, tylko będzie 2,50, 3, 4 i więcej. W taryfie dynamicznej będzie tak, że w ciągu dnia, kiedy świeci słońce, kiedy wieje wiatr, będziecie mieć cenę energii 50 groszy powiedzmy, ale wieczorem to będzie 8 zł albo 10. Wyobraźcie sobie teraz taką sytuację, że macie farmę fotowoltaiczną, która została przez Was postawiona na starych zasadach, czyli typu rok, 2, 3, 5 lat temu. Nie macie żadnej umowy, która Wam gwarantuje coś więcej, tak? To nagle okazuje się, każda z tych farm będzie działała na bardzo podobnych zasadach. Tam nie będzie żadnej wielkiej różnicy. To wyobrażacie sobie, że oni takim może niezbyt ładnym słowem można to określić, ale oni będą zażynali cały ten system. Bo to będzie ogromna, wielka farma fotowoltaiczna, która dokładnie wtedy, kiedy wszyscy produkują prywatni, tak, producenci, ona też również będzie wpychała do sieci ogromne ilości tej energii. Czyli po pierwsze, oni nie będą mieli lekko, z tego względu, że oni będą mieli 100 razy większy problem niż ten mały, tak? Bo będą musieli zmienić, zmodernizować. I nagle okaże się, że po pierwsze, drogi tracker może być tanim trackerem. Dlaczego? Bo to będzie jedyna z możliwości, żeby dany panel pracował nam od rana do wieczora. I pomimo tego, że w godzinach być może południowych, gdzie wszyscy oddadzą prąd, ci, którzy mają choćby nawet na stałe przymocowane na dachu panele. Koniec, kropka. Bo zobaczcie Państwo. Oni na samym końcu dopiero zmodernizują swoją instalację, bo nikomu z nich nie będzie się chciało wchodzić na dach, zdejmować paneli, stawiać na gruncie i jeszcze na trackerze dodatkowo. Tak, bo zobaczcie Państwo, co się... Najlepiej dwuosiowy. Ale jednoosiowy to już jest 50% sukcesu. Tak, bo jakby do czego chcę nawiązać. Jeszcze 2 lata temu, powiedzmy, prawda? Było coś takiego, jak montujemy panele fotowoltaiczne? Na dachu? Ale jak? No najlepiej, żeby to było południe. I najlepiej ile stopni? Najlepiej te 30-35 stopni, po prostu uniwersalnie. Południe i tak dalej, prawda? Jak się nie dało, no to ewentualnie super. Wschód, zachód, morze, prawda, i tak dalej. Ale nikt Państwu nie powiedział wtedy, że za chwilę Państwa instalacje się będą notorycznie wyłączały. Nie będą działały. Bo po co o tym mówić? No jak ktoś o tym nie powie, no to może przejdzie, sprzedam, fajnie będzie, prawda? Najprościej i najszybciej założę. Dokładnie. Mniej problemów, mniej biegania po dachu, mniej kabla i tak dalej. Natomiast co się teraz dzieje? Naokoło słyszycie. Południe, nie. Wschód, zachód, no bo wtedy potrzebujemy więcej energii. Rano i po południu. I to jest prawda, oczywiście. Ale za chwilę ludzie zaczną montować wschód, zachód. Co się stanie? To samo co z południem. Też przestanie działać. Czyli i wschód, i południe, i zachód. I wiecie co? To najdroższy prąd, wiecie, jak panele będą ustawione i będzie za jaki prąd zapłacą najwięcej? Za panele, które będą ustawione na północ. A wiecie dlaczego? Bo chociaż przez 3 miesiące w roku do godziny 8 na nie będzie świeciło słońce. A wtedy żadna instalacja nie będzie produkowała prądu. Rozumiecie? O ironię losu, jak gdyby, wtedy ten prąd będzie tak strasznie drogi. Natomiast kupujmy o 12 w południe. Normalnie. Wtedy... I magazynujmy. Wtedy możemy magazynować. Nie wiesz o co chodzi, bo kupujesz o 12 w południe, jak ceny będą bardzo, bardzo niskie, bo wszyscy będą rozrzucali ten prąd po prostu jak obornik po polu rolnicy, tak?
I wtedy możemy sobie kupować, natomiast ta nasza instalacja, jakbyśmy ją do góry nogami wręcz odwrócili, ja oczywiście teraz się śmieję, trochę ironizuję z tej sytuacji, natomiast chcę Państwu zasygnalizować, tak? Dzisiaj wszystkich lekcji ja z Państwem nie odrobię, natomiast mogę dać Państwu choć trochę do myślenia, żebyście po dzisiejszym spotkaniu powiedzieli, ok, wiem jedno i to jest dla mnie logiczne, jeżeli wszyscy wyrzucają prąd o godzinie 12 w południe, jest największa produkcja, bo wszyscy mają ustawione właśnie takie instalacje, jak tłuczono im do głowy przez ostatnie 2, 3, 5 lat, to w tym momencie on będzie najtańszy, będzie bezużyteczny, mało z tym będzie najbardziej szkodliwy. Jeżeli będzie instalacja założona dokładnie odwrotnie, jak wszyscy mają, to ten prąd będzie najdroższy wtedy. Prosty przykład. Jeśli po dziś dzień jeszcze mi się zdarza, już coraz mniej, ale po dziś dzień mi się zdarza jeszcze, że ktoś komentuje, że ty sobie założyłeś panele, ja non stop zakładam, zmieniam kąty, w ogóle wszystko. Cały czas ona rośnie, spada ta instalacja, wszystko robię, co jest tylko możliwe. Dlaczego? To taki kąt, jakieś 67 stopni. Takie. Ale ja już wtedy przewidywałem to, że przecież mnie najbardziej prąd będzie interesował w zimie, w grudniu. Nie w południe, w miesiącach letnich, to po co? Ja jakkolwiek nie postawię te panele, to zawsze one wyprodukują mi. Ale w zimie, wtedy, kiedy ja najbardziej potrzebuję każdą kilowatogodzinę. Jeśli spojrzymy na taką instalację, jak na nasz twór od początku do końca, który nam produkuje energię, później gdzie trzeba to przemagazynować, tak, zmagazynować, później zużyć, kiedy potrzebujemy, kiedy jest dla nas najbardziej wartościowy, to okazuje się, że wtedy po prostu nasz kierunek totalnie zmieniamy punkt widzenia i dzięki temu możemy też zrozumieć system. Jesteśmy ogromnymi, wielkimi zwolennikami off-gridu. Bardzo chcemy Państwa, tak, nas, Polaków, wszystkich zarazić do tego, żebyśmy też również ten prąd magazynowali. Przyświeca nam zupełnie inny cel niż ten taki czysto komercyjny, tak? Że ktoś mówi, a dobra, to pewnie chłopaki mają tam dużo magazynów do sprzedania, tak? Mają mega deala do zrobienia. Podchodzimy do tego z takiego punktu widzenia, że chcielibyśmy, żeby Polska, która jest pełna mądrych ludzi, mamy mądrych Polaków, potrafimy jak mało który naród na świecie przetrwać różne sytuacje. Nasza sytuacja geopolityczna jest taka, a nie inna i nauczyła nas, wyzwoliła w nas taką wolę do tego, żeby sobie radzić, żeby być samodzielnymi. Spryt, prawda? I takie działanie, że jeżeli mamy kryzys, zawsze jakoś z niego wybrniemy, czy wyjdziemy obronną ręką, prawda? Polak potrafi, jak mało która inna nacja. Zawsze bardzo chętnie byliśmy zatrudniani poza granicami naszego kraju właśnie z tego powodu, że byliśmy w stanie obsłużyć instalację taką, taką, taką. Okej, okay. Czasami inni Polacy mówili, no to ok, ale ten się zna na wszystkim, to znaczy, że się nie zna na niczym, tak? No i tak jak gdyby często się jak gdyby tu określało. Natomiast byliśmy niezastąpieni bardzo często, ponieważ mieliśmy tą wszechstronną wiedzę, którą potrafiliśmy zastosować. Na dzień dzisiejszy, w tej chwili, ci fachowcy, oni już coraz mniej chcą wyjeżdżać poza granicy naszego kraju, zostają u nas. Dzięki temu zyskujemy też taką techniczną zdolność, mobilność do tworzenia różnego rodzaju rozwiązań. Idą i są przed nami przepiękne czasy. Bo pomimo tego, że mówimy, ja nie wiem, czy straszymy, nie, może nie, że straszymy, bardziej uświadamiamy. Dokładnie, to nie chodzi o straszenie kogokolwiek. Tak, chodzi o uświadamianie i o to, żebyście Państwo sobie wyciągnęli swoje własne wnioski. Nie bez kozery kanał nazwałem Dobry Projekt. I to, co robię, założyłem też fundację już parę ładnych lat temu, która też również nazywa się Dobry Projekt, ponieważ chcę szerzyć informacje związane z off-gridem. Ponieważ uważam, że dla każdego z nas, dla każdego Polaka bezpieczeństwo energetyczne jest jednym z tych fundamentów, które pozwolą nam spać spokojnie. Bo jeżeli każdej osobie z Was zadam pytanie, czy chcielibyście mieć swój własny darmowy prąd w swoich magazynach, domyślam się, że mało kto powie nie. A jeżeli powie nie, to bardziej będzie to wynikało z tego powodu, że albo przekornie będzie chciał mi powiedzieć nie, bo my też tacy jesteśmy. Co, ty nie potrafisz? Ja pewnie potrafię, tak? Ty nie dasz rady? Tak, ja dam radę. I to może być tym spowodowane, natomiast co jest najistotniejsze, to to, że każdy chciałby mieć swoją własną, prywatną elektrownię, swój własny prąd i nie musi się zastanawiać, czy mi go energetyka da, czy nie da, jaka jest cena i tak dalej, i tak dalej. Z nas się niektórzy trochę śmieją,
bo twierdzą, że takie tam bajki opowiadają. Śmiali. Do niedawna się śmiali, tak, ale jeśli niektórzy ewentualnie blackout, straszą tym blackoutem, to przecież tyle mówiliście, że będą przerwy, nie było przerw. Ale zauważcie, kiedy mówiliśmy, że te przerwy będą. Przyjdzie ostrzejsza zima, będą przerwy. Tak się złożyło, że zima 2002-2003, tak, czy 2023, no w zasadzie tej zimy nie było. Temperatury rzędu minus 2, minus 3, minus 5 stopni, to nie jest zima. Jak przyjdzie faktycznie mróz, minus 20 stopni niżej i to się utrzyma przez 2-3 tygodnie, to wtedy większość osób odczuje, co to znaczy blackout. Wyobrażacie sobie, że każdy dom, który przerzucił się teraz w tej chwili na pobór z sieci energii elektrycznej, będzie ją obciążał. I właśnie mamy dokładnie odwrotną sytuację, czyli w momencie, kiedy nie ma produkcji na fotowoltaice, tak, kiedy jest pochmurny dzień, nikt nie ma prądu i teraz nagle wszystkie domy, zwróćcie uwagę na to, że każda pompa ciepła, która została u nas w naszym kraju założona i została założona poprzez wymianę źródła ogrzewania, nie, że została dołożona jako kolejne źródło, tylko została wymieniona, jest nieprawdopodobną szkodą wyrządzoną temu gospodarstwu domowemu, ponieważ nie ma żadnej alternatywy. Aha, i jestem gorącym orędownikiem zakładania sobie pomp ciepła, żeby była sprawa jasna. Ale zakładania sobie jako dokładania kolejnego źródła ogrzewania w domu, a nie wymiany. No ale niestety jest taka sytuacja, że na co patrzą, czy większość osób patrzy, bo ktoś da mi parę tysięcy złotych z dofinansowania. To ja w to wchodzę. Tam są warunki, prawda? Wyrzuć stare źródło, zastąp pompą ciepła, dostaniesz 5, 8, 10, 15 tysięcy. Ale po pierwsze, doskonale wtedy ci, co wdrażają dany program, wiedzą, kto założył pompę i za ile. Po drugie, stajemy się niewolnikami po raz kolejny. Nie pozwólmy sobie po prostu na to. Zakładamy pompę, okej, załóżmy, świetne rozwiązanie, ale zróbmy to mądrze. Dobierzmy tą pompę odpowiednio do potrzeb znowu, do naszego budynku, do strat ciepła, które są w tym budynku. Bo to jest kolejny problem, który się pojawia. Przychodzi handlowiec i mówi, a taki budynek, on ma tutaj ile? 200 metrów, to pompa to będzie, no jakieś tam 10 kW, będzie dobrze. Czy ktoś z osób, które doradziły przy zakupie pompy ciepła, zadał Wam pytanie, ile faktycznie w tej chwili u Was to ogrzewanie przykładowo zżera energii? Jaki jest faktyczny pobór energii, żeby dobrać choćby nawet wielkość kotła, pieca? Jeżeli na 1000 instalacji znajdę jedną, dwie, gdzie by ktoś naprawdę wymusił na Was określenie, poza tym, że jak macie dom 120 metrów, no to trzeba tam dychę założyć, pompę i tak wiecie, tam na zasadzie z kapelusza wzięte po prostu tutaj, to myślę, że się nie pomylę, tak? Czyli, że na każdym z etapów modernizacji, gdzie są wydawane dziesiątki tysięcy złotych, mi to się w głowie nie mieści. Ja odbieram codziennie maile, telefony, gdzie dzwonią dzieci rodziców, którzy na emeryturze wydali po 50, 80, 120, to jest normalne, że tyle się wydaje. 80, 50, 120 tysięcy, że się tyle wydaje. Dzwonią dzieci tych rodziców, mówiąc, że czy mógłby Pan nam pomóc, ponieważ moi rodzice wymienili sobie instalację w domu, ponieważ chcieli na emeryturze nie płacić albo płacić bardzo mało, tak, za ogrzewanie. Dostawali wcześniej rachunki po 100, 150, 200 zł, teraz dostają 1800, 2000. Wcześniej to co było? Czy to działało? Tak, działało. Tylko no, trzeba było coś tam porobić, popracować, czy coś takiego. Tylko nagle okazałoby się, że tańsze by było zatrudnienie kogoś na pełen etat, żeby to obsłużył. Rozumiecie? Także pierwsza sprawa. Bardzo gorąco Was wręcz proszę. Nie dajcie sobie zabrać jakiegokolwiek źródła ciepła w domu. To jest wasze bezpieczeństwo. Dokładajcie. Okej, super. Dwa dołóżcie. Trzy. Pięć. Nie wiem, róbcie co chcecie. Natomiast jeżeli już coś zrobiliście, to zostawcie to. Jeśli to działa, oczywiście, tak? Bo jeżeli jest, faktycznie się zużyło. To naprawcie. Zużyło, to naprawcie, zostawcie, tak? Dlaczego? Bo dochodzi do takich irracjonalnych sytuacji, że mówi się o zielonej energii, ja o niej mówię cały czas, jestem gorącym propagatorem tego, żeby ją wykorzystywać.
Natomiast jeżeli pojawia się kłopot i słychać, docierają do nas głosy, że możemy w danej zimie przykładowo już dobra, już palmy wszystkim, no może poza oponami. To znaczy jak? No to jesteśmy zieloni. Wiecie, pojawiają się sytuacje kryzysowe, gdzie wierzcie mi, każdy będzie miał to w głębokim poważaniu, jeżeli będzie mu zimno. Ja wam to gwarantuję, bo jak u mnie przykładowo coś poszło nie tak, to była godzina druga w nocy, ja tak szybko z łóżka wyskakiwałem, tak szybko naprawiałem moją instalację, a z racji tego, że uwielbiam przy tym robić, to wierzcie mi, że wiedziałem o tym, że jak ja o drugiej w nocy nie wstanę i nie ogarnę danego, nazwijmy to, wyzwania w ciągu najbliższej godziny, dwóch, to będę miał bardzo duży problem. I wtedy, wierzcie mi, ja naprawdę nie będę się na nikogo patrzył, tak? Bo będę chciał ten problem szybko rozwiązać. Dlatego tak ważne jest bezpieczeństwo cieplne. Tak? Energetyczne, tak. Bo to przecież ciepło to jest też energia, prawda? W związku z czym, ja powiem Państwu w ten sposób. Na moim kanale, chyba drugi film, jaki nakręciłem, to już dosyć dawno, to jest system grzewczy budynku. Jeżeli ktoś ogląda, to może sprawdzić. Jak ja to wykonałem, jak wymyśliłem tak naprawdę całą tą infrastrukturę ogrzewania. To nie jest tylko pompa ciepła. To są dwie pompy ciepła. Zewnętrzna i wewnętrzna. To są piece grzewcze elektryczne. Po co? Ano po to, że jeżeli mamy lato, a potrzebuję szybko wodę zagrzać, prawie ją zagotować, to włączę ten piec na godzinę i podgrzeję 1000 litrów wody do 80 stopni. Awaryjnie mam kominek z płaszczem wodnym. Zawsze w nim napalę drewnem. Mogę korzystać z jednego źródła, z dwóch albo z trzech równolegle. To się da zrobić. Ktoś powie, oczywiście, no znowu, no to kosztuje, no to są wydatki. No są. Tylko pytanie, co zrobicie w sytuacji, kiedy będziecie mieć jedno źródło, które się uszkodzi, albo którego wam za chwilę zakażą. Zobaczcie, co się wydarzyło 2-3 lata temu. Montujcie gaz. Super czyste paliwo, błękitne paliwo, najlepsze na świecie. Tylko nikt nie powiedział, że od 27 roku już nie będzie można nim grzać domów. I teraz jak się czują ci, którzy posłuchali i założyli gaz? Przy okazji likwidując wcześniejsze źródła ciepła, tak? Czyli nagle okazuje się, w ciągu 10 lat, jakbyśmy spojrzeli, to zostało systemowo wymuszone dwu-trzykrotna przykładowo zmiana źródła ciepła. No to dla mnie, z mojego punktu widzenia, to już jest niewiarygodne. Czyli wychodzi na to, że 10 lat temu wierzyłem sobie, 5 lat temu wierzyłem sobie, dzisiaj też sobie wierzę. I poprzestanie na tym, że sobie wierzę, tak? Ale z całym szacunkiem tobie wierzę również, aczkolwiek mam... Kontynuuj. Aczkolwiek cię sprawdzę. Tak, jak mi coś powie, dobrze. Sprawdzę w 5 miejscach i w pierwszej kolejności będę ufał swojemu instynktowi, dzięki czemu, zobaczcie, spójrzcie, jeśli tylko byśmy poszli tą drogą, że pozostawiamy te wszystkie, to przecież nikt nie będzie nas szantażował, bo w każdej chwili możemy sobie dobrać na daną zimę dane źródło zasilania. I teraz wyobraźcie sobie, korzystam na co dzień, jeśli chodzi o kwestie ogrzewania, z gazu, taki ze mnie on-gridowiec, widzicie, z gazu korzystam, natomiast dwa, z prądu. Jeżeli ja za prąd nie płacę nic, zero, to dla mnie priorytetem jest korzystanie z prądu. Czasami jak jestem taki trochę leniuszek, to wiecie, o co chodzi. Pyk i gaz jest włączony i sprawa załatwiona, bo albo modernizuję, albo przestawiam, albo mam trochę za mało jeszcze, albo coś, albo to, albo tamto. Natomiast tak czy inaczej już mam do wyboru dwa źródła. A dodatkowo wyobraźcie sobie, że jeszcze ktoś by miał, nie wiem, na pelet, tak? Czy albo kominek z płaszczem wodnym. Tak. Zobaczcie, ile jest alternatyw, tak? Łącznie z tym, że w ostateczności, gdyby ktoś miał nadal po swoich dziadkach piec kaflowy w rogu, to mało z tym, to w tej chwili będzie chyba najbardziej trendy, bo taki piec, to ja podejrzewam, że pewnie w tej chwili to może kosztować 30 tysięcy, jakbyś jak nie lepiej, jak nie lepiej. 50. Tak, tak, tak. Już nie mówiąc o tym, że żeby znaleźć fachowca z Duna, czy jakkolwiek tak, kto to postawi, tak, to już w ogóle. Jeden ostatnio z moich gdzieś widzów do mnie dzwoni i mówi, panie, tam piec, to tam taczkami może pan podjeżdża. Jak pan z Duna nie wpuści do pieca, to może pan taczki po prostu przez ten komin wyrzucać. Czyli widzicie, kiedyś już myślono o tym, żeby tymi taczkami skumulować i zgromadzić jak najwięcej energii, po to, żeby starczyły na jak najdłużej, napalić raz w piecu, zamknąć, na dobę wystarczy. I autentycznie to jest dużo lepsze rozwiązanie, tak, no niż wiadomo, palenie tymi oponami, tak jak nam sugerowano, że w pewnym momencie, żeby chociaż tym, żeby nie palić, tak, to
może warto zwrócić na to uwagę, żeby stać się właścicielem instalacji, która posiada swój własny prąd, własny, bo go produkuje, własny, bo ma na niego wpływ, własny, bo go magazynuje. Okej, okay, nawet jeżeli w niedużym stopniu, to od czegoś trzeba zacząć, tak? Powoli trzeba tę instalację budować, zacząć od minimum i rozbudowywać w miarę możliwości finansowych, w miarę możliwości, które się pojawiają na bieżąco, obserwując rynek, obserwując trendy, które są. Bo teraz to, co Marcin powiedział, zauważcie, piec kaflowy. Co to jest, jak nie magazyn energii? Cieplnej, bo cieplnej, ale magazyn energii gigantyczny. O naprawdę niewyobrażalnej pojemności cieplnej. Pierwsze kroki, które powinniście zrobić w czasie modernizacji, przed założeniem nowej, w czasie, kiedy myślicie o tym, żeby wydać kolejne pieniądze na zmianę cokolwiek, to najmądrzejszą rzecz, jaką mogę Wam poradzić, to jest napisać do mnie maila. I to jest najmądrzejsze, co możecie zrobić, bo ja sam próbowałem zadać sobie to pytanie i próbowałem sam siebie przed lustrem przekonać, czy gdybym ja nie miał wiedzy, którą mam w tej chwili i gdybym miał cokolwiek zrobić w kwestii modernizacji, to co bym zrobił? Czy ja jako osoba, która nie wie, czy sam do siebie bym zadzwonił, mając wiedzę, którą posiadam na dzień dzisiejszy i powiem Wam, wow, powiedziałem tak, bezwzględnie, nieważne jakby się ta historia dalej skończyła, to napisałbym, zadzwoniłbym do samego siebie po to, żeby u samego siebie szukać porady. Ponieważ na różnym budżecie można zaplanować sobie różne ruchy. Ale jedno jest pewne. Każdy z nich będzie mądry, przemyślany i będzie przewidywał to, co się wydarzy za rok, za dwa, za pięć, za dziesięć, za piętnaście. To jest oczywiście daleko idące, dlatego że 15 lat w energetyce do przewidzenia to jest niezwykle trudne, to jest wróżenie z fusów, wręcz bym powiedział. Nawet 10 lat to jest bardzo daleko. Tu jeszcze można spekulować ewentualnie. Natomiast okres faktycznie 5 do 8 lat jest przewidywalny. Na podstawie tego, co się wydarzyło wcześniej. Choćby zwróćcie Państwo uwagę, bo to ja to często ten temat poruszam, ponieważ zajmuję się również telekomunikacją od przeszło 20 lat. Kiedy się w Polsce rozwinęła telekomunikacja? Tak naprawdę. 2003 rok. Uwolnienie rynku telekomunikacyjnego. Jak w tamtym czasie, czy do tamtego czasu w Polsce była telekomunikacja Polska S.A., późniejszy Orange, teraźniejszy Orange, jakaś Netia raczkowała, Crowley, jakieś takie firmy, TK Telekom i tak dalej. Te firmy teraz się wzajemnie powykupowały i tak dalej. Jest kilka podmiotów telekomunikacyjnych z tych dużych, ale oprócz tego, że dzięki temu, że rynek został uwolniony, powstało kilkadziesiąt tysięcy mikroprzedsiębiorców telekomunikacyjnych. Ja jestem jednym z nich. Lokalni operatorzy świadczący usługi dostępu do internetu, do telefonii, do telewizji. Co się stanie z rynkiem energetycznym w momencie, kiedy on zostanie uwolniony? A takie są jakby wręcz wymagania i naciski ze strony Unii Europejskiej. Dokładnie to samo. Tyle, że modernizacja zajmie trochę więcej czasu. To nie będzie 5-8 lat, to będą dwie dekady. Ale powstanie masa małych przedsiębiorców, włącznie z tym, że z tematem się zainteresują przedsiębiorcy telekomunikacyjni obecni. Dlaczego? Bo takie osoby jak my mają doświadczenie. Myśmy układali się dziesiątki kilometrów światłowodów, kopiąc w ziemi. Czym się różni wykop w ziemi i ułożenie tam kabla telekomunikacyjnego czy światłowodu od ułożenia kabla energetycznego? Praktycznie niczym. Praktycznie te same formalności, uzgodnienia, projekty i tak dalej. I teraz ci operatorzy i te inne osoby, które się tematem zainteresują, zaczną tworzyć mikroaglomeracje, mikrogridy tak zwane. Zaczną się łączyć ze sobą 2, 3, 5 domków. W tych domkach będą magazyny energii. To będzie niezależna jednostka, niezależna podsieć energetyczna. Z czasem będzie to ewoluowało, i te grupy, te skupiska ludzi będące w off-gridzie też się zaczną łączyć. I w ten sposób prawdopodobnie w ciągu 20 lat powstanie nowa sieć energetyczna. Zbudowana za prywatne pieniądze, a nie za pieniądze molochów energetycznych. W tej chwili zwróćcie uwagę, co się dzieje znowu w telekomunikacji.
te 20 lat temu chcieliście kupić internet, jeżeli ktoś wtedy o tym już myślał, ile on kosztował? Kosztował krocie. Ja sam pamiętam, jak kupowałem 2 megabity łącza biznesowego w cenach po 5, po 6 tysięcy złotych. Dzisiaj 2 megabity to każdy mnie wyśmieje, prawda? Co to jest za prędkość? Dlaczego? Bo jest konkurencja. Rynek energetyczny, mamy ile? 3, 5, 6 graczy, takich dużych, wiodących. Dlaczego są ceny wysokie? Bo nie ma konkurencji. W ciągu 20 lat ceny będą spadały, tak. One będą szły w dół, dlaczego? Dlatego, że będzie duża konkurencja, będzie tych podmiotów dziesiątki, setki, tysiące. Ale żeby to się stało, musimy te sieci zbudować. Bez niezależności nikt nie będzie w stanie z nikim nawet negocjować. Bo jeżeli ja nie mam możliwości, jak gdyby, tak, czyli mam tylko i wyłącznie tego, czy tego, czy tego dostawcę, ale tego regionalnego, tutaj nie mam własnego magazynu energii, to jestem uzależniony od tego, co mi narzuci ktoś, tak, to tym handluję w danym momencie. To jest tak, jak w tej chwili mówią, możesz sobie wybrać dostawcę. No pewnie, że mogę, tak? Ale jak sobie zobaczycie, no to wygląda to w ten sposób, że to jest jak przez kalkę przebite praktycznie, tak? Tam nie ma żadnych wielkich różnic. Natomiast jeżeli to zostanie mocniej rozproszone, no to ta różnica się zacznie pojawiać, tak? Bo już wtedy już nie będzie na zasadzie takiej, że tam u góry tam 2, 3, 5 firm się dogada ze sobą w jakiś sposób, tak? Czego w ogóle robić nie wolno, tylko przy większej skali po prostu już nikt się nad tym nie będzie zastanawiał. Tak czy inaczej, myślę, że na pewno cała refleksja, wnioski z dzisiejszego spotkania macie Państwo takie, żeby po pierwsze zwrócić na to uwagę, zabezpieczyć się, troszkę się nauczyć. Kolejna rzecz jest taka, budujcie swoją własną niezależność, przestrzeń, budujcie ją u siebie. Pierwsza rzecz, kawałek ziemi. Kupcie sobie kawałek ziemi, jaki on by nie był, działka, cokolwiek i tak dalej, żebyście mieli swoich parę metrów kwadratowych swojej ziemi. Czy macie mieszkanie w bloku, czy go nie macie, czy macie dom, ok, jak macie, super, jak już macie. Kolejna rzecz jest taka. Niezależność energetyczna, trochę tak będę się teraz śmiał, choć w moim śmianiu będzie bardzo dużo prawdy. Jeśli mówimy o przewidywaniu przyszłości, to gwarantuję Wam jedno. Drzewo Wam w 2 lata nie urośnie, ani w 3. Ale jeżeli byście chcieli tym drewnem ściętym później napalić, to trzeba trochę dłużej. Dokładnie tak. Czekać. Także tu o to też, żeby nawet jeżeli macie tą swoją, nie wiem, działkę, przestrzeń, cokolwiek, tak, to może dla kogoś wydawać się to dziwne, śmieszne, posadzenie drzewa, tak, żeby później nim napalić, tak? Natomiast Polska stoi lasem. Mamy ogromne, duże zasoby lasów, które są, pomimo różnych nagonek na to wszystko, są prowadzone i gospodarowane w bardzo dobry sposób. Pewnie można by się było do wielu kwestii przyczepić, ale jeśli byśmy spojrzeli na mapę Europy, to mamy się czym chwalić. W związku z tym nie ma żartów, jest to nasze dobro narodowe, które należy chronić. I kolejna rzecz jest taka, to jest odnawialne źródło energii. Bo nawet jeżeli ono się odnawia przez 100 lat, tak, bo tam las rębny to jest kwestia, tak, 60, powiedzmy, czy tam nadal jest odnawialne. Ale jest odnawialnym źródłem, tak? Poza tym biomasa, temat jak gdyby mielenia tego wszystkiego, również to jest nawet dotowane w kwestii... Program właśnie o tych drzewach solarnych, że ktoś tam sobie... Tak, no są też... Nie, ja akurat nie miałem z tym nic wspólnego, aczkolwiek... Widziałem takie właśnie nagranie, tylko nie pamiętam teraz gdzie. Tak, że są drzewa, które rosną bardzo szybko i to jest traktowane jako takie, tak, tlenowe. Mówi się na to drzewa tlenowe. Tak, także tak czy inaczej, widzicie, zobaczcie, słuchajcie, no są nawet już poszczególne branże, w których przewiduje się jednak ten okres iluś tam lat w kwestii pozyskiwania energii, to jest raz, dwa, własnej, bo być może dla kogoś to niekoniecznie musi być biznes, żeby posadzić i później to sprzedać, ale dla samego siebie może to być, tak? Bardzo dziękujemy. Ja nie wiem, ja myślę, że jeszcze mamy chwilę czasu, pytania? Tak? Jak tam jest? Mamy? Nie już mamy? Kończymy, tak? Koniec. Kończymy. Szkoda, bo ja myślę, że mamy bardzo dużo do powiedzenia, tak? No właśnie, ale proszę Państwa, ja myślę w ten sposób. Nie wiem, czy osoby tu obecne, zakładam, że skoro tu jesteście, to po prostu ten temat Was interesuje. Nie wiem, ile osób ogląda nasze kanały na platformie YouTube. Kanał Dobry Projekt. I kanał Eko Niezależny. Jeżeli ktoś nie subskrybuje, to oczywiście zapraszamy do subskrypcji. Tam pokazujemy nowinki, pokazujemy rozwiązania, pokazujemy możliwości, które są. Także ja myślę, że jeżeli Państwo będziecie z nami, tej wiedzy będzie więcej. Jeżeli dajemy jakiś materiał, czegoś nie wiecie, chcecie się dowiedzieć, piszcie komentarze, zadawajcie pytania. My naprawdę na większość
Ja przynajmniej staram się na wszystkie odpowiedzieć. Czasami to niestety zajmuje nawet kilka dni, bo nie sposób jest na wszystkie odpowiedzieć. Czasami tych zapytań jest naprawdę setki, jak nie tysiące. Są komentarze, są maile, są inne sposoby komunikacji, a niestety doba ma tylko 24 godziny, nad czym bardzo ubolewam. Bardzo Państwu dziękujemy. Na stole zostawimy wizytówki. Niewątpliwie będzie to taki ekstra bonus gratis, który dodajemy do tego dzisiejszego spotkania z tego względu, że jeśli ktoś z Państwa będzie chciał skorzystać, żeby się z nami skontaktować, to na pewno jeśli powoła się na to, że widzieliśmy się tutaj, to przynajmniej będziemy wiedzieli skąd się znamy, tak? Dokładnie tak. Dla nas to też ma ogromną wartość, że mieliśmy okazję siedzieć ze sobą, rozmawiać i spędzić razem wspólnie godzinę. Tak. I zapraszamy oczywiście też na nasze stoisko. Tam jutro będziemy również. Tak, będziemy jutro również i mamy stoisko tutaj z magazynami energii, także zapraszamy, można przyjść, porozmawiać, dowiedzieć się jeszcze więcej już bezpośrednio w takiej rozmowie face to face. Dokładnie tak. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia. Do widzenia. Moi drodzy, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to oczywiście prosimy o liczne komentarze, subskrypcje, łapki w górę, tak? Im więcej, tym lepiej. I do następnego razu trzymajcie się. Cześć. Hej.